uciec ze Lwowa. Od czasu śmierci rodziców nie słyszałam tyle razy nazwy Lwowa, miasta, z którego niezmiennie trzeba było w pośpiechu uciekać. W 1914 roku mój 3-letni ojciec z rodzicami przed pogromem uciekał do Pragi, gdzie 3 lata na cesarskich kuponach żyli, zanim do Lwowa wrócili. Druga wojna i ojca Rosjanie do Uralu na obóz pognali. Matka moja w ciąży biegła pieszo, zanim pociąg do Kirgizji znalazła. A ci, którzy we Lwowie zostali, śmierć na każdym rogu spotykali. Teraz widzę na monitorze matki z dziećmi biegnące na dworzec. Każda dziecko przed kamerą chowa, żeby znowu uciec ze Lwowa. Niezapominajki, saga. I zostało wszystko we Lwowie, w mieście mojej matki i ojca. Wszyscy żywi stali się umarłymi, ale cmentarz przestał być cmentarzem. I zostało wszystko we Lwowie. Na wieszaku prawie nowe ubranie, stół i łóżko, może jakieś krzesła, fotografia w ramce na ścianie. Na tej ramce niezapominajki wyciął ojciec mój scyzorykiem, żeby nie zapomnieć Lwowa nawet w Ameryce.